10 katastrof na stadionach. Poruszymy temat katastrof piłkarskich. Nie będą to jedynie sytuacje, które zakończyły się kogoś śmiercią. Ogólnie omówimy zdarzenia, w których sytuacja wymknęła się kompletnie spod kontroli. Estadio Mateo Flores jest to wielofunkcyjny stadion znajdujący się w mieście Guatemala, w Gwatemalii. Nazywany imieniem znane jako Lekko Atlety. Stadion może pomieścić 30 tysięcy widzów. W dniu 16 października 1996 roku, kilka minut przed rozpoczęciem meczu kwalifikacyjnego Mistrzostw Świata 1998 pomiędzy Gwatemalą i Kostaryką zginęło co najmniej 83 osoby, a ponad 140 rannych w wyniku zbyt dużej liczby fanów, które próbowały wejść Wejście na sektor General Sur, sprzedaż podrabianych biletów oraz niewłaściwa konstrukcja obiektu doprowadziły do jednej z największych tragedii na stadionach sportowych. Coral Window Stadium w 1985 roku, w wyniku pożaru na stadionie angielskiego klubu Bradford City, zginęło 56 osób, a przynajmniej 265 zostało rannych. Tragedia w Bradfordu uważana była za nieszczęśliwy wypadek, połączony z zaniedbaniami dotyczącymi bezpieczeństwa na obiekcie. Choć nie ma bezpośredniego dowodu na umyślne spowodowanie katastrofy, pojawiają się coraz większe wątpliwości. Śledztwo wykazało, że pożar był splotem nieszczęśliwego wypadku i zaniedbań ze strony władz oraz przede wszystkim samego klubu Bradford City. Prawdopodobnie niedopałek papierosa lub zapałka rzucona przez kibica spowodowała zapalenie się śmieci, które skumulowały się pod drewnianą trybuną. Chorzów w 1993. To właśnie w tym roku dochodzi do tragedii przed meczem Polska-Anglia w Chorzowie. Fan pogoni Szczecin zostaje zadźgany nożem przez kibola Krakowi. Hotel z kibicami z Wysp Brytyjskich zostaje przy tym obrzucony kamieniami, a w trakcie spotkania dochodzi do regularnej bitwy na stadionie z siłami porządkowymi. Władze zmobilizowały olbrzymie siły policyjne, głównie bojąc się zachowania angielskich fanów, owianych jak najgorszą sławą. Anglicy w wyniku działań rządu Margaret Thatcher nie byli skłonni do bitki na własnych stadionach, co przekładało się na przeniesienie bijateki na areny meczów reprezentacji poza granicami Anglii. Atmosfera od samego rana była napięta. W zdarzeniach przed meczem zginął polski kibic, pogoni Szczecin zacigany przez kibiców prawdopodobnie, Krakowi Kraków. Później regularna bitwa na stadionie. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1–1. Płonące derby, mecze Polonii, Warszawa z Legią Warszawa zawsze budziły duże emocje. W 1997 roku na stadionie Polonii drużyny zremisowały jeden do jednego. Błędem okazało się udostępnienie większej trybuny kibicom Legii. Jak wyglądała sytuacja? Są trzy trybuny na stadionie Polonii. Jak to dokładnie wyglądało w 1997 roku, ciężko się doszukać, ale aktualnie trybuna główna ma blisko 5000 miejsc, trybuna kamienna, która jest przeznaczona dla dopingujących kibiców, to blisko 2000 miejsc oraz Trybuna Gości, to około 300 miejsc. Kilka lat temu sytuacja wyglądała podobnie. Kibice Legii oburzeni, że miejsc dla gości jest tak mało, zostali wpuszczeni na kamienną, liczącą blisko 2000 miejsc, zaś kibice Polonii zasiedli na głównej. Sympatycy Legii podpalili budynki należące do Polonii i w chmurach czarnego dymu stoczyli kilkunastominutową, regularną bitwę z policją. Którą na krótko całkowicie wyparli ze stadionu, jestem bezradny, mówił ówczesny szef ochrony na obiekcie przy Konwiktorskiej Henryk Laskowski. Policjanci niepowodzenie w walkach z pseudogibicami tłumaczyli konstrukcją stadionu, która uniemożliwiła użycie armatek wodnych, rozpowszechnionych w latach 90. przy tłumieniu zamieszek. Choć. Później używano tych armatek właśnie na tym stadionie. Przyszli tylko po to, żeby porozrabiać, nic więcej z goryczą podsumowywał wyczyny chuliganów Laskowski. Po zakończeniu spotkania kibice przenieśli się na Stare Miasto, gdzie niszczyli witryny i zaparkowane samochody. Straty oceniono na kilka miliardów starych złotych. Ibrox Park. Tragedia miała miejsce 5 kwietnia 1902 roku podczas meczu międzypaństwowego pomiędzy Szkocją a Anglią rozgrywanego w ramach turnieju British Home Championship. Stadion Ibrox Park zbudowano w 1899 roku kosztem 20 tysięcy funtów. Na mecz Szkocja-Anglia zjawiło się 68 tysięcy widzów, w tym Archibald Leach, projektant stadionu. W 51 minucie spotkania zawaliła się górna drewniana część zachodniej trybuny. W panice kibice z dolnych partii trybuny zaczęli uciekać na murawę, po czym mecz został przerwany na 20 minut. Zginęło 26 osób, a ponad 500 zostało rannych. Mecz zakończył się wynikiem 1 do 1, jednak został unieważniony i powtórzony. W procesach sądowych przeprowadzonych po tragedii Licz zrzucał winę na bezpośredniego wykonawcę stadionu, który do budowy trybuny użył mniej trwałego drewna. Oskarżono zarówno Licza, jednak ostatecznie obydwu uniewinniono. Łóżniki panika podczas opuszczania stadionu, która wybucha 20 października 1982 roku na stadionie Łóżniki w Moskwie pod koniec meczu 1-16 pucharu UEFA pomiędzy Spartakiem Moskwa a holenderskim zespołem HFC Harlem. Na rewanżowy mecz 1-16 pucharu UEFA Spartak Moskwa HFC Harlem przyszło około 15 tysięcy widzów, czyli stosunkowo niedużo, bo stadion Łóżniki mieści 80 tysięcy widzów. Pod koniec spotkania, po bramce strzelonej na 2-0 przez Świecowa, w korytarzach prowadzącym na trybuny do wyjścia, zapanowała panika i ludzie zaczęli tratować jedni drugich. Sytuację pogarszał fakt, że schody były oblodzone i ośnieżone. Dodatkowo, według twierdzeń świadków, milicja odcięła powrót na sektor. Według świadków panika wybuchła po tym, jak milicja Milicjanci zaganiali kibiców do wyjścia. Powodem agresywnego zachowania milicji mógł być fakt, że podczas meczu byli prowokowani śnieżkami i butelkami przez kibiców, często znajdujących się pod wpływem alkoholu. Czterem osobom postawiono zarzut zaniedbania, trzem członkom zarządu stadionu, jednemu milicjantowi bez. Zabies... Pieczającemu Trybunał. Przed sądem stanęli dwaj zarządcy. Pozostali oskarżeni nie mogli wziąć udziału w procesie ze względów zdrowotnych. Oskarżeni skorzystali z dobrodziejstw amnestii. Proces nie odpowiedział na wiele wątpliwości dotyczących tragedii. Oficjalnie mówi się, że zginęło 66 osób, lecz liczba rzeczywista nie jest znana. Port Said. Wydarzenia z 1 lutego 2012 roku na stadionie w egipskim mieście Port Said. Po zakończeniu meczu między drużynami Al Masry Port Said oraz Al Ali Kair doszło do zamieszek, w wyniku których zginęło 79 osób, a blisko 1000 zostało rannych. Incydent ten jest największą stadionową katastrofą, jaka kiedykolwiek wydarzyła się w Egipcie. Po zakończeniu meczu kibice gospodarzy licznie wtargnęli na murawę, podążając następnie w kierunku sektora gości. Piłkarze Al Ali gonieni byli przez kibiców i zdążyli uciec do szatni, jednak trener gości nie zdążył się ukryć i został pobity. Pod Trybunał Przyjezdnych doszło do starcia kibiców. Wiele osób było uzbrojonych w noże, butelki oraz kamienie. Zamieszki bezskutecznie usiłowali stłumić policjanci oraz ochroniarze, choć postawa służb porządkowych na stadionie budzi kontrowersje i jest oceniana jako zbyt bierna lub wręcz tendencyjna. Z niewiadomych powodów zamknięta była również brama w tunelu, przez który próbowali uciekać kibice, co doprowadziło do śmierci. Wielu z nich. 26 stycznia 2013 roku sąd w Portsadzie ogłosił wyrok śmierci przez powieszenie na 21 pseudokibicach odpowiedzialnych za udział w zamieszkach. Tuż po ogłoszeniu wyroku przed budynkiem więzienia, w którym przetrzymywani są oskarżeni i skazani, wybuchły kolejne zamieszki. Setki kibiców owacyjnie przyjęło wyrok, jednak pozostała część zaatakowała policję. Rozwścieczeni kibice atakowali postarunki policji sympatyków i innych drużyn. W ulicznych zamieszkach zginęły 22 osoby. Bydło. Po prostu. Sel, tutaj po prostu umieszczam odcinek Światowej Historii z 11 listopada 2017 roku. Słabo się obejrzał, więc pewnie wiele osób tego nie oglądało. Także szczegółowa analiza. Bardzo proszę. Zamieszki na Heysel to określenie wydarzeń z 29 maja 1985 roku, do których doszło na stadionie Heysel w Brukseli przed finałowym meczem Pucharu Europy między Juventusem Turyn a Liverpoolem. Wszystko zaczęło się rok wcześniej. W finale Pucharu Europy w 1984 roku spotkał się angielski Liverpool z włoskim klubem AS Roma. Mecz odbywał się na Stadionie Olimpijskim w Rzymie, więc faworytami byli Włosi. Puchar jednak zdobył Liverpool, wygrywając w karnych. Kiedy angielscy kibice opuszczali stadion, zostali zaatakowani przez wściekłych kibiców Romy. Mieli oni wiele niebezpiecznych narzędzi. Sytuację podsycali ludzie z wrogiego klubu Lazio Rzym, którzy zaopatrzyli w metalowe przedmioty angielski klub. Wydarzenia te zostały odebrane nie jak sprzeczka międzyklubowa, ale atak Włochów na Anglików. Przez co rok później, kiedy w finale Pucharu Europy spotkał się ponownie Liverpool z inną włoską drużyną, Juventusem Turyn, na mecz ruszyli nie tylko kibice angielskiego klubu, ale również czterech innych drużyn z wysp. Oficjalnie uznaje się te informacje za niepotwierdzone, ponieważ jest brak bezpośrednich dowodów, ale nieoficjalnie, jak najbardziej było to możliwe. Mecz Liverpool Juventus miał się odbyć na stadionie Heysel, belgijskiej arenie zupełnie nieprzystosowanej do takich wydarzeń. Peter Robinson, kierownik Liverpoolu, protestował i walczył o to, aby mecz rozegrać w innym miejscu. Podobnego zdania był premier Włoch, jednakże UEFA ich prośby zignorowała. Widownia została podzielona na trzy części. Sektor dla Włochów, sektor dla Anglików i sektor neutralny dla widowni z Belgii. Jak się domyślacie, obywatele Belgii kupowali bilety, a następnie odsprzedawali je Włochom, przez co sytuacja na stadionie zaczęła wyglądać w taki sposób. Śmiało można stwierdzić, że do dalszego rozwoju wydarzeń mogło dojść przez nadmierną ilość alkoholu na trybunach. Trzeba pamiętać, że sytuacja w Anglii w latach 80. wyglądała trochę inaczej niż dziś. Kibice nie byli fanami piłkarskimi, lecz zwykłymi przestępcami. 45 minut przed meczem kibice angielscy i włoscy zaczęli się obrażać. Nie minęło dużo czasu, a mur oddzielający sektor runął, przez co doszło do starcia. Warto zauważyć, że pseudokibice włoscy byli umieszczeni po przeciwnej stronie stadionu, a to była trybuna rodzinna, przez co Włosi zaczęli w panice uciekać. Nacisk tłumu na mur przyboiskowy spowodował zawalenie się ściany. Zginęło 39 osób, a 600 odniosło obrażenia. Akcja ratunkowa była na tyle trudna, że cały czas włoscy pseudokibice próbowali przedostać się do sektorów Liverpoolu, lecz policja im to uniemożliwiała. Wydarzenia były transmitowane na żywo m.in. w telewizji polskiej. Na terenie Włoch doszło do ataków na brytyjskie placówki i ambasadę. Powiada się, że to dzień, w którym futbol umarł. Prawda jest taka, że to dzień, w którym futbol się narodził. Premier Margaret Thatcher podjęła odpowiednie kroki i w następnych latach zmieniła piłkę nożną z szarej, zawładniętej bandytami przestępczej gry na kolorowy i piękny sport, jaki znamy dziś. Hillsborough. Tragedia wydarzyła się 15 kwietnia 1989 roku na Hillsborough, stadionie Sheffield Wednesday w Sheffield podczas meczu półfinału Pucharu Anglii pomiędzy Liverpoolem a Nottingham Forest i pochłonęła 96 ofiar śmiertelnych. Wszyscy byli fanami Liverpoolu. To największa stadionowa katastrofa, jaka kiedykolwiek wydarzyła się w Zjednoczonym Królestwie. Przyczyną katastrofy była fatalna organizacja meczu i złe zachowanie policji, która nie potrafiła zapanować nad wydarzeniami. Stadion Hillsborough od 10 lat nie miał ważnego certyfikatu bezpieczeństwa, i do katastrofy przyczynił się także decyzja o umieszczeniu kibiców Liverpoolu na mniejszej trybunie większą. Spine Cop zajęli kibicę Nottingham Forest, mimo że spodziewano się, iż grupa fanów Liverpoolu będzie liczniejsza. Jako, że otwarte zostały tylko dwie bramy prowadzące na trybunę Liverpoolu, tłum po rozpoczęciu spotkania zaczął napierać na bramy. Ostatecznie, gdy otwarto trzecią bramę, wielu kibiców znalazło się w sektorach 3 i 4, co doprowadziło do przepełnienia obu sektorów. Pod wpływem napierającej masy ludzi runęła jedna z barier odgradzających trybunę od boiska. Większość ofer została zaduzowana lub zadeptana. Mecz został zatrzymany po sześciu minutach pierwszej połowy. Liverpool nigdy później nie zagrał żadnego meczu 15 kwietnia. Najmłodszą ofiarą katastrofy na Hillsborough był dziesięcioletni John Paul Gis-Hooley, kuzyn wieloletniego kapitana Liverpoolu Stevena Gerrarda. Lima eliminacje do igrzysk olimpijskich w Tokio rok 1963. Szczyt tabeli. Argentyna ma pierwsze miejsce, Peru miejsce drugie. Mecz w Limie cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W sumie na trybuny weszło około 53 tysiące ludzi. Drugie tyle stało pod stadionem. Dla Peru był to mecz o 6 punktów. W ostatnim meczu miała grać z potężną Brazylią. Porażka z Argentyną więc nie wchodziła w grę. 6 minut przed końcem Peru wieńczycy strzelili gola na 1-1. Ich radość trwała jednak tylko kilka sekund, bo arbiter główny tego Spotkania nie uznał bramki. Kibice wpadli w szał. Jako pierwszy na murawę wbiegł niejaki bomba. Chciał pobić sędziego, ale zanim do niego dotarł, został zatrzymany przez służby porządkowe. Za chwilę jego śladami podążył kolejny fanatyk futbolu. Mężczyzna na oczach wszystkich zaatakowały dwa policyjne psy spuszczone ze smyczy. Według relacji świadków to właśnie to wydarzenie bardziej niż nieuznany Gol wywołały zamieszki na trybunach. Rozwcieczeni kibice, widząc jak psy rozszarpują ubrania kibica, zaczęli rzucać kamieniami, butelkami, a później, po sforsowaniu ogrodzenia, wbiegli na boisko, aby zemścić się na policjantach. W odpowiedzi dostali gazem zlawiących. To pogorszyło sytuację. Tysiące ludzi w jednym momencie wpadło w panikę i rzuciło się do ucieczki. Tunele były zapchane, a wyjście na Stadion nacjonal zamknięte. Ludzie się dusili, miażdżyli i tratowali. Gdy bramy w końcu udało się otworzyć, a ciała lądowały na chodniku, było już wiadomo, że straty będą ogromne. W sumie według oficjalnych informacji w Limie straciło życie 328 osób, a 500 zostało rannych, w tym mężczyźni, kobiety i dzieci. Prawie 90% ofiar miało zginąć w skutek uduszenia. Była to największa katastrofa piłkarska w historii futbolu.